Partnerem filmu jest Mitota Gaming Store, dwuosobowa ekipa, przez której ręce przechodzi ich każde biurko gamingowe. Chłopaki oferują biurka o najwyższej jakości, a na hasło Tonraz otrzymacie 5% rabatu. Link do strony w opisie. Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj mamy kolejny content z eventu z aktualizacji zimowych. I ten event naprawdę nie należy do najlepszych. Dla mnie, według mnie osobiście, to jest najgorszy event, jaki mieliśmy do tej pory w FIFA 20. Ale trudno, zostało już tylko chyba 2 dni tego eventu, więc mam nadzieję, że od piątku zacznie się coś, 3 dni tego eventu, więc od piątku mam nadzieję, że zacznie się jakiś inny, dużo, dużo lepszy event z większą ilością przede wszystkim jakichkolwiek dobrych SBC, bo do tej pory naprawdę nie ma nic specjalnie fajnego do zrobienia. Jedyne fajne rzeczy, które są, to jest to, że dostajemy nowych zawodników do SBC ligowych, którzy wyglądają naprawdę bardzo dobrze. Czekajcie, oczywiście nie ten przycisk nacisnąłem. Dzisiaj dostaliśmy Shakiriego 87, który wygląda naprawdę bardzo fajnie. Przyjrzymy się jego statystykom w grze. I dostaliśmy również jedną kartę z ligowy w zadaniach sezonowych z ligi francuskiej. Jest to karta Gabrielsena, który wygląda również niesamowicie. 1,86 m. Średnia to nie jest może najlepsze, ale zobaczcie statystyki w grze. Przyspieszenie 82, szybkość biegu 91, to jest środkowy obrońca. Zwinność 99. Na środkowym obrońcu zwinność 99, coś naprawdę bardzo, bardzo rzadkiego. Równowaga, w ogóle dribbling ma bardzo, bardzo dobry. Obronę ma świetną, fizykę również ma bardzo, bardzo dobrą, może z wyjątkiem agresji. Ta karta jest naprawdę bardzo dobra, tylko przypominam, że to jest karta, którą możecie dostać, jeżeli macie ukończone wszystkie pierwsze zadania o kartę Japończyka. Nie pamiętam, jak się w tym momencie on nazywa, ale jeżeli macie to ukończone, możecie robić wtedy kartę właśnie Norwega. A jak wygląda Shakiri? Mam nadzieję, że wygląda dobrze, ponieważ szczerze mówiąc, wymieniłbym w końcu tego Walcotta. Adama Traore zupełnie nie jest dla mnie zawodnikiem, więc zobaczmy, jak wygląda Shakiri. 5 gwiazdek sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi. I teraz. Tempo bardzo fajne. Strzelanie nie jest tak dobrze, bo wykończenie jest tylko 77, ustawienie w ataku jest 80. To można podwyższyć, nie jest najgorzej. Podania ma bardzo fajne, dribbling również ma bardzo, bardzo dobre, równowagę ma 97, zwinność 88, reakcja 85. I to, co ważne, jest siła, ma 80. Ta siła naprawdę wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo ważna, jest 80, więc nie jest najgorzej. Jest to karta, którą na pewno będę chciał sobie przetestować, jakiś styl gry po prostu do strzelania i wydaje mi się do podań. Tempo ma bardzo, bardzo dobre, nie sądzę, że trzeba je podwyższać. I te gwiazdki słabszej nogi i sztuczek są bardzo, bardzo fajne. Ale jedno to, co mnie tutaj niepokoi, nie wiem jak to nazwać, średnia pracowitość dla zawodników ofensywnych nie jest naprawdę bardzo dobra. Więc to może być najgorsza rzecz w tej karcie. Zobaczymy, jak będzie w grze, ale ja zazwyczaj kart, które mają średnią kart ofensywnych, nie bardzo lubię. Zobaczymy, czy będzie, jak będzie w przypadku Shakiriego. Żeby tą kartę zdobyć, oczywiście trzeba zrobić SBC ligowe. Mi zostało 9-10 zespołów, we wszystkich mam prawie wszystkich zawodników już gotowych, więc jutro powinienem wszystkie te paczki mieć gotowe na jutrzejszy odcinek. I niestety z nowych SBC jest to chyba tyle. Mamy to rozbudowę SBC. Nie, tu mamy wyzwanie zimowej aktualizacji i paczka za 12 tysięcy. Chociaż tyle, że wymienna. Ogólna ocena 74, więc słuchajcie, zrobimy sobie to SBC szybko. Dobra, słuchajcie, ja na szybko tutaj zrobiłem z ligi drugiej niemieckiej, nie będę nam tego pokazywał, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo proste SBC. Szkoda, że jest tak fatalna paczka, bo przy takich wymaganiach, jakby była lepsza paczka, chociaż nie, za 25 tysięcy, to takie karty z drugiej, trzeciej ligi właśnie niemieckiej czy angielskiej na SP, SPD, na środkowej obronie właśnie chodziłyby naprawdę za fajne końce z różnych narodowości, nie tych samych, co jest właśnie dana liga, a tak pewnie nie pójdą nic do góry, więc słuchajcie, zgłaszamy to. Duża ta paczka tylko i wyłącznie, więc szkoda, że tylko takie paczki są. Mogli naprawdę dać troszeczkę lepsze te paczki przy takim evencie. No ale cóż, jest jak jest. I do odebrania mam jeszcze 3 paczki z zadań sezonowych, więc tutaj są lepsze paczki. Mam nadzieję, że coś uda się jednak trafić, chociaż jeden jakiś walkout w tych paczkach, bo są naprawdę bardzo fajne. Tutaj jest paczka za 25 tysięcy. Tu jest paczka za 35 tysięcy. I ostatnia jest chyba za 45? Nie, za 35. Za 30 tysięcy. Paczka rzadkich piłkarzy Elektrum. W tej paczce trafiłem Eusebio na pobocznym koncie, więc zobaczymy. Może tutaj to również się poszczęści. Więc co, lecimy. Pierwsze wam pokażę, a resztę te, które coś będzie. I wydaje mi się, że jeszcze po tych paczkach zrobimy sobie jeden draft. Taki wiecie, żeby zobaczymy, ile się uda, jaką ocenę uda się uzbierać. Jak najwyżej po prostu oceniony. Grać nie będę. Ikon leci mnóstwo w draftach, więc zobaczymy, co się uda złożyć, chyba że będzie naprawdę jakiś bardzo, bardzo niesamowity
z Eusebio, nie wiem, Cruyffem, Ronaldinho i tak dalej, to wtedy postaram się zagrać na kolejny odcinek, wam pokażę na przykład skróty z tego meczów w odcinku, jeżeli uda mi się wygrać, czy dojść do finału, czy coś w tym stylu. A teraz przechodzimy do reszty paczek. I mamy ekrany w tej paczce, za to SBC dzisiejsze. Bez walkoutu, ale zawsze to jest coś, ekrany. Na pewno się SBC zwróci, jest Brazylia, środkowy obrońca będzie Miranda. 8-3. W tym tygodniu, albo już bardziej myślę w następnym, po tych zimowych aktualizacjach powinno wyjść SBC o średnią ikonę i polecam po sobie poskupować karty 84 w górę, bo na pewno się przydadzą, już to mówiłem chyba w poprzednim odcinku. Rzeczniak 80 w wyborze zawodnika. I teraz paczka za 35 tysięcy. Przypominam, że karty zimowej aktualizacji są jeszcze w paczkach. Takie niebieskie, bardzo ładne, nowe w grze. Tylko ekrany. Jaka narodowość? Francja. Środkowy obrońca. Hernandez, 8-4. Jak darmowa może być. Więc dobra, słuchajcie, ostatnia paczka w odcinku. Po tej paczce jeszcze przeniesiemy się, tak jak mówiłem, na konto moje poboczne. Tam zrobimy sobie jeszcze jakiś draft. Tutaj niestety już paczki, nie paczki, ekranów nie ma. Więc lecimy na konto poboczne. Więc dobra, jesteśmy na pobocznym koncie. Tutaj draft, który był chyba na poprzednim odcinku. Wejdę po prostu do meczu i z niego wyjdę z trzech, sobie sam ujadam zwycięstwo przeciwnikowi. I widzimy się w nowym drafcie. Dobra, nieważne, serwery nie działają. Może offline się uda zrobić? Mam nadzieję, bo jak nie, to odcinek zakończymy chyba tutaj. Drafty offline też próbowałem robić, żeby mieć po prostu jak najwyższą ocenę. Czy będą dostępne? Czy niestety odcinek zakończymy? No nie, nie wierzę. Naprawdę. Serwery nie działają chyba od 2 albo 3 godzin w tym momencie. Teraz na content oczywiście o 19 działają, bo trzeba sprzedać paczki. Trzeba sprzedać paczki ze sklepu, więc serwery włączyli, ale meczów grać nie można. Więc słuchajcie, na sam koniec otworzymy jakąś paczkę ze sklepu. Ponieważ koniec tutaj mam, więc mi nie szkoda. Więc jak możecie, zostawcie lajka, jak nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie, piszcie, czy udało się trafić jakąś kartę zimowej aktualizacji i co sądzicie również o tym evencie z aktualizacji zimowej, bo powiem szczerze wam, nie sądziłem, że w ogóle powiem to kiedykolwiek w tej FIFA. Naprawdę chcę, żeby ten event się jak najszybciej skończył i zaczął kolejny, bo jest naprawdę, naprawdę źle. Co będzie w ostatniej paczce, jeżeli w ogóle się ona otworzy? O rany. Po prostu kocham tą grę. Dzisiaj? Nie no, niesamowite to jest po prostu. W końcu otworzyła się. Otwiera się. I nie będzie nawet ekranów. Także to było tyle. I widzimy się jutro w kolejnym odcinku na kanale. Mam nadzieję, że w ogóle jakiś content z Champions League nam dadzą, bo oczywiście 2 miesiące nie było Champions League, ale licencję wykupioną mają. Dzisiaj są mecze Champions League, a contentu z Champions League nie ma. Także to było tyle. Widzimy się jutro. Na razie.